Dzień dobry, nazywam się Weronika Przecherska, jestem doktorantką Wydziału Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz analityczką de la UW. Mam przyjemność poprowadzić to już 8 z kolei seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. Seminaria są organizowane w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Podczas naszych spotkań wraz z zaproszonymi gośćmi analizujemy zagadnienia związane z nowymi technologiami, innowacyjnymi metodami analizy danych lub transformacją cyfrową. Naszym celem jest budowanie przestrzeni współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Podczas tych cyklicznych spotkań młodzi naukowcy dzielą się wynikami swoich badań oraz mają okazję podyskutować o nich z zaproszonymi ekspertami. Kalendarium spotkań oraz dotychczasowe efekty naszej pracy znajdą Państwo na stronie de la UW. Partnerem merytorycznym projektu jest Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji. Nasze działania wspierają również Wydział Socjologii oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś naszym prelegentem jest Łukasz Nawaro, doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych i analityk de la UW. Będziemy rozmawiać o tym, jak poruszamy się po mieście. Jakie motywacje stoją za wyborem elektrycznej hulajnogi? Co decyduje o tym, że wypożyczamy miejski rower? Oraz jak, wraz ze zmianą ceny i zasad wypożyczania hulajnóg elektrycznych i rowerów, zmieniałyby się nasze decyzje konsumenckie? O tym wszystkim będzie dzisiaj opowiadał mój delabowy kolega, współpracownik Łukasz Nawaro. Badanie Łukasza będą komentować Marcin Korolec, ekspert z ramienia Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji, dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki oraz prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Marcin Korolec jest z wykształcenia prawnikiem, przez wiele lat zawodowo związany był z administracją publiczną. W latach 2005-2015 pełnił funkcję wiceministra gospodarki, ministra środowiska oraz pełnomocnika rządu do spraw polityki klimatycznej. Z ramienia Akademii naszym gościem jest dzisiaj profesor Michał Krawczyk, związany podobnie jak Łukasz z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Amsterdamskim, a specjalizuje się w ekonomii eksperymentalnej i behawioralnej. Jego zainteresowania badawcze to m.in. podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności oraz zjawisko nadmiernej pewności siebie. Ja zachęcam do tego, żeby zadawali Państwo podobnie nie jak podczas naszych poprzednich seminariów, pytania w Q&A. Ja te pytania będę zbierać i zadawać zarówno naszemu dzisiejszemu prelegentowi, czyli Łukaszowi Nawaro, a także naszym gościom, licząc na owocną dyskusję i debatę zarówno pomiędzy prelegentami, jak i pomiędzy tymi, którzy nas obserwują. Zapraszam Łukasza do udostępnienia ekranu i przedstawienia swojej prezentacji. Tak, już udostępniam. Mam nadzieję, że widać, że się poprawnie przełącza. Tak więc zostałem już przedstawiony. Nazywam się Łukasz Nawaro, jestem doktorantem na WN i w szkole, to znaczy w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych na UW i przedstawię prezentację na temat Smart Cities i mikropłatności, zachowania użytkowników mobilności współdzielonej. Temat Smart Cities już się pojawił wcześniej na seminariach Cyfryzacja pod lupą nauki, tylko z perspektywy polityk miejskich. Dziś omówię inną perspektywę, czyli bardziej ekonomiczna, trochę może biznesowa, no ale postaram się też zaznaczyć i mam nadzieję, że w dyskusji to też wyniknie, jak to się łączy z politykami. Zacznę od bardzo krótkich definicji, abyśmy wiedzieli dokładnie, o czym dyskutujemy. Czyli mikromobilność w przyjętej przeze mnie definicji polega na dostępie, a nie na posiadaniu, czyli traktujemy mobilność jako usługę, a nie własność środka transportu. Te środki transportu są współdzielone. Jest krótkoterminowa, czyli ignorujemy na przykład wypożyczenie samochodu, gdy gdzieś jedziemy na wakacje na tydzień czy dwa. Oraz pojazd osiąga niską prędkość, czyli tymi samochodami się w ogóle nie zajmujemy, mimo że
oczywiście istnieją, w Warszawie też, to jest ciekawy temat, ale problemy z nimi związane i problemy, które one mają rozwiązywać, jednak są nieco inne. Mikropłatności są różnie definiowane w literaturze, niektórym wystarczy ułamek centa, ale na nasze potrzeby przyjmijmy kwoty kilkunastu złotych, tak może maksymalnie do 40, ale będę mówił raczej o mniejszych. Historia mobilności współdzielonej w Warszawie zaczęła się od systemu Bemowo Bike w 2012, ale jeszcze w tym samym roku uruchomiono Veturilo, czyli system obejmujący całe miasto i pozwalający na podróże od stacji dokującej do stacji dokującej. Niedawno system Acro próbował bez sukcesu wprowadzić rowery niewymagające stacji dokującej, tak jak takiej stacji nie wymagają elektryczne hulajnogi. W 2017 system e-hulajnóg powstał w Kalifornii, a już rok później warszawiacy mogli również z nich korzystać. No i wraz z każdą innowacją powstają pytania dotyczące wpływu tej innowacji. Jednocześnie od kilku lat obserwujemy rozwój niskoemisyjnej elektromobilności. Generalnie miasta są również zatkane samochodami i każdy sposób na uwolnienie centrów miast od samochodów, szczególnie taki, który jest niskokosztowy i związany z personalnym wyborem, a nie z nakazami bądź zakazami, jest pożądany. Z drugiej strony jednak produkcja oraz relokacja e-hulajnóg wiąże się z emisjami szkodliwych substancji. Hulajnogi zajmują pas drogowy, z czym typowo wiążą się opłaty. I ostatecznie nie wiemy, na ile e-hulajnogi zastępują podróże samochodami lub wspierają transport publiczny, a na ile jest to dodatkowy popyt na podróże, czy nawet zastępstwo dla autobusu, tramwaju i metra. I chciałbym pokazać, w jaki sposób e-hulajnogi są wsparciem dla zrównoważonego transportu i jak to, mam nadzieję, utrzymać. Dotychczasowe badania na temat elektrycznych hulajnóg koncentrowały się na ich wpływie na bezpieczeństwo, na środowisko oraz na cechach użytkowników. Użytkownicy e-hulajnóg brali udział w dziesiątkach wypadków, często powodujących groźne urazy, oraz częściej byli nietrzeźwi niż nosili kask. Nie można powiedzieć oczywiście, że częściej widzimy pijanych niż z kaskiem na ulicach, bo to jest jednak podzbiór tych, którzy trafili na SOR. No choć sam transport jest niskoemisyjny i każdy dodatkowy kilometr nie powoduje dużych szkód dla środowiska, tak produkcja e-hulajnóg oraz relokacja ich w połączeniu z faktem, że czas ich życia nie jest specjalnie długi, powoduje, że w obecnym stanie przynajmniej e-hulajnogi wcale nie są ekologiczne w porównaniu do nowych samochodów. Użytkownicy w jednym z badanych dużych amerykańskich miast podróżują w celach biznesowych i rzadko łączą podróże z transportem publicznym. No ale tym miastem akurat w tym badaniu była Atlanta, czyli tam transport, to jest bardzo duże miasto powierzchniowo i tam transport publiczny jest niskiej jakości. Automatyczne pogrupowanie użytkowników w klastry dzieli ich na kilka grup, z których najczęściej używająca grupa o średnim wieku 34 lata korzysta z e-hulajnóg co kilka dni. Największa grupa ma podobne charakterystyki demograficzne, ale jest odpowiedzialna za mniejszą część przychodów niż ci najczęściej korzystający z e-hulajnóg, ci power users. Ale wciąż jednak badania na temat elektrycznych hulajnóg są na początku swojej drogi i czym się zajmuję lub będę zajmować w moich badaniach, czyli mikromobilność w kontekście miasta. Jak różne jej typy wpływają na siebie i jak łączą się z transportem publicznym, to na początek. Następnie przejdę do tego, jak fakt zerowej ceny do pewnej granicy czasu zwiększa liczbę przejazdów współdzielonymi rowerami. I ostatnia część dotyczyć będzie planów badania wyboru dyskretnego, w którym sprawdzę, jaką nadwyżkę społeczną tworzy lub stworzyłaby możliwość parkowania pojazdu w dowolnym miejscu, a nie tylko w stacjach dokujących lub odwrotnie, możliwość parkowania w stacjach dokujących lub w wyznaczonych miejscach wobec możliwości zostawiania tych pojazdów, czyli obecnie elektrycznych hulajnóg, gdziekolwiek lub praktycznie gdziekolwiek.
Tak więc zacznę od podobieństw i różnic między systemami e-hulajnóg i rowerów oraz ich relacji do transportu publicznego na przykładzie Warszawy. Dane pochodzą z jesieni 2019, więc to jest okres jeszcze przedpandemiczny, z systemów Veturilo oraz Hive. Wobec transportu publicznego większe wsparcie elektrycznych hulajnóg wynika z relokacji, to znaczy hulajnogi są dostarczane w ogromnej części, choć nie wyłącznie, do najbardziej popularnych miejsc. No i w Warszawie jest to metro. Podróże kończą się jednak w okolicach stacji metra, przy czym to w okolicach definiujemy jako 70 metrów od wejścia, ponieważ wszystkie stacje Veturilo ze stacją metra w nazwie są od wejścia o właśnie maksymalnie te 70 metrów oddalone, w porównywalnej części we współdzielonych rowerach, co w hulajnogach. Natomiast dla tramwajów, które są wolniejsze, elektryczne hulajnogi są mniejszym wsparciem. Niemniej jednak mogą rozwiązywać ten problem ostatniej mili, problem ostatniego kilometra, który jest istotny w metrze, szczególnie w szybkich środkach transportu, tak, w kolejowych środkach transportu podziemnych. Chciałem sprawdzić, to jest już następna część, czy e-hulajnogi jako niewymagające wysiłku pozwalają na szybszy transport i czy jest to elementem krótszego, średniego czasu przejazdu, a nie tylko mniejszy dystans. I okazuje się, że choć średnia przejazdu e-hulajnogami jest, średnia prędkość przejazdu e-hulajnogami jest nieco wyższa dzięki większej liczbie szybkich przejazdów, tak, dominanta jest w bardzo podobnym miejscu, niewiele powyżej 10 km na godzinę, tak 10, 7, 11. Natomiast wyraźnie różni się dystans. Mediana długości przejazdów Veturilo jest mniej więcej taka sama jak 75. percentyl Hive. No i średnia też jest o ponad połowę większa w Veturilo. Więc szybkość nie wydaje się tą przewagą konkurencyjną e-hulajnóg. Może jest to wygoda, a może jest to właśnie bezstacyjność. I dla każdej podróży e-hulajnogą sprawdziłem, jaki jest kąt między prostą od początku do podróży do końca podróży hulajnogą oraz od początku podróży do najbliższej stacji Veturilo. Jeśli jest bliski 0 stopni, to oznacza, że stacja Veturilo jest po drodze. A bliski 180 stopni oznacza, że do stacji trzeba się cofnąć, tak jak tutaj na tym schemacie. I okazuje się, że może mieć to spory wpływ, czyli po lewej stronie wykresu mamy te stacje, mamy te podróże, gdzie Veturilo jest po drodze, a po prawej stronie mamy te, do których trzeba by było się cofnąć. I jest podróży wymagających cofnięcia się, jest około 20% więcej niż podróży, w których stacja Veturilo jest po drodze. Innym argumentem przemawiającym za wyborem roweru jako współdzielonego środka transportu jest cena. I to niekoniecznie fakt, że rower jest tani, no bo wiadomo, to nie jest żadne odkrycie, że ludzie wolą płacić mniej niż więcej, tylko bardzo precyzyjnie, że jest darmowy. Bo nawet w innych badaniach, jeśli cena była pomijalna i ludzie i tak płacili, czyli nie było jakiegoś wysiłku związanego z wyjęciem karty płatniczej lub wyjęciem monety, obniżenie ceny tańszej czekoladki z 1 centa do zera spowodowało wzrost wyboru tej opcji ponad 3-krotnie. Tej droższej czekoladki też obniżono cenę z 15 do 14, ale ludzie woleli jednak wybierać tę tańszą czy tę darmową. Właśnie woleli wybierać tę darmową, dokładnie. Inne badania pokazały to samo na wyborach turystycznych, czyli tak bardzo lubimy dostać śniadanie za darmo, że wliczenie tego śniadania w cenę nam nie przeszkadza. Wiemy w tutaj badanie Arielego, że ludzie lepiej pracują, gdy nie zostanie im nic zapłacone, zero, zupełnie nic, niż gdy zostanie im zapłacona jakaś kwota, która jest mała. Więc cena wynosząca zero ma pewien dodatkowy bonus do odczuwanej przyjemności z danego produktu, danej usługi,
Prawdopodobnie dlatego, że przenosi nas z logiki rynkowej, z takiego właśnie rynkowego sposobu myślenia do sposobu myślenia w relacji społecznych, do przyjaciół rodziny, czy nawet rodziny. W istniejących badaniach dotyczących mobilności trudno powiedzieć, o ile popyt na transport publiczny zwiększa się przy tej zerowej cenie, bo oszacowania różnią się od kilku do 200 nawet procent. W najbardziej popularnym, w najbardziej znanym przypadku, czyli Tallinn w Estonii, no jest to bliższe tym kilku procentom, czyli około 10% i co więcej jest to spowodowane przejściem głównie z podróży pieszych lub rowerowych, a nie z samochodów. Ale w rowerach współdzielonych można to fajnie sprawdzić, to znaczy jeśli porównałem liczbę podróży w kilku miastach na świecie, od Warszawy po Waszyngton. I wspólną cechą tych miast jest to, że przynajmniej dla subskrybentów pierwsze minuty podróży są darmowe, ale potem cena różni się od 15 centów za minutę do 2,5 dolara, a nawet do 4 dolarów za przekroczenie tej granicy płatności. I wiemy też, że długości podróży dobrze pasują do różnych dystrybucji. Ekstrapolując część darmową oraz płatną do tej granicy płatności, możemy stwierdzić, o ile mniej podróży byłoby przy kontynuacji dystrybucji darmowej, ile mniej podróży byłoby przy kontynuacji dystrybucji płatnej wobec kontynuacji dystrybucji darmowej na granicy płatności. I to pokazuje ten wykres po prawej stronie, czyli podróże subskrybentów w Waszyngtonie jesienią. I oni muszą zapłacić 1,5 dolara za przekroczenie granicy. Przed granicą na wykresie logarytmicznym, bo tutaj obie osie są logarytmiczne, czyli po lewej stronie, tam gdzie podróże są darmowe, mamy zwykle dystrybucję log normalną, reprezentowaną parabolą. Po tym czasie, w części płatnej, czerwonej na tym wykresie, najlepiej pasująca dystrybucja według testu Kolmogorowa-Smirnowa to dystrybucja potęgowa, czyli prosta linia. Mamy trzy linie, ponieważ one reprezentują różne sposoby usuwania podróży, które zostały sztucznie skrócone lub są podejrzewane chociaż o to, bo nie mamy tutaj pewności, czyli użytkownik mógł woleć zwrócić rower i wypożyczyć go ponownie niż zapłacić te 1,5 dolara. Niezależnie od sposobu usuwania podróży, ale przede wszystkim niezależnie od miasta, czyli też od wartości płatności, efekt zerowej ceny jest praktycznie taki sam i wynosi około 50%. Pokazuje to, że wewnątrz mikropłatności dokładna cena nie jest taka ważna, bo konsumenci nienawidzą płacić nawet tych 15 czy 30 centów. Wiadomo, że porównania między miastami no nie są idealne, ponieważ charakterystyki systemów mogą być różne i alternatywnie moglibyśmy myśleć, że powyżej tej granicy wszystkie podróże są rekreacyjne, a przed tą granicą podróże są zarówno rekreacyjne, jak i do konkretnego celu. Na szczęście obecnie City Bike w Nowym Jorku zmienił zasady, to znaczy wcześniej była opłata za przekroczenie granicy, a teraz jest opłata za każdą minutę i w najbliższych miesiącach da nam to naturalny eksperyment. I ostatnia część to jest plan dalszych badań. Załóżmy scenariusz, na którym istnieje kilka firm dostarczających hulajnogi. One są oznaczone kolorami. Użytkownik ma zainstalowane wszystkie aplikacje lub jedną aplikację umożliwiającą korzystanie ze wszystkich systemów, ale w przeciwieństwie do obecnej sytuacji, parking byłby umożliwiony tylko na miejscach parkingowych należących do danej firmy. Być może te miejsca byłyby oddalone od celu podróży. Jeśli sprawdzimy wybory w wielu scenariuszach, będziemy wiedzieć, o ile mniej użytkownik jest gotowy zapłacić za hulajnogę firmy, która nie doprowadzi go dokładnie do celu, od hulajnogi, którą można zaparkować zaraz przy tym żądanym miejscu.
sumując różnice między rzeczywistymi destynacjami e-hulajnóg, które zakładamy przybliżają cele podróży również współdzielanych rowerów, a najbliższymi stacjami Veturilo dostaniemy zwiększenie nadwyżki konsumenta z bezstacyjności lub w trochę inny sposób z dogęszczenia stacji. Jakie atrybuty będę sprawdzać w tym badaniu? Dystans od parkingu do celu, który oprócz obecnej lub obecnej wartości Veturilo w centrum lub obecnej wartości Veturilo poza centrum, będzie miał jako opcję również średni dystans do parkingu rowerowego w Warszawie w centrum, czyli realistycznie możliwość pozostawiania hulajnóg tylko na parkingach rowerowych, na wyznaczonych parkingach rowerowych, łatwość zauważenia parkingu, jaskrawe kolory jako wyróżniające się oraz liczbę przejść dla pieszych, ewentualnie świateł, jakie trzeba przejść w drodze do celu. Ponieważ czasami Veturilo jest tylko po jednej stronie skrzyżowania, czyli gdy jesteśmy po przeciwnej stronie skrzyżowania, musimy dwa razy stać na czerwonym. Dzięki różnym wersjom rabatu będzie można policzyć skłonność do zapłaty za poszczególne te cechy. No i wyrażona w ten sposób zmiana nadwyżki albo przez regulację e-hulajnóg, albo przez inwestycje we współdzielone rowery będzie mogła posłużyć regulatorom w przygotowaniu odpowiedniej polityki. To znaczy musimy dokonywać pewnych wyborów i jeśli całkowicie nieakceptowalne jest chodzenie do celu, to może opodatkujmy hulajnogi, może pozwólmy ludziom zostawiać Veturilo tam, gdzie chcą i oczywiście za odpowiednią opłatą i zatrudnijmy ludzi do tego, żeby te Veturilo były sprzątane. Albo jeśli jest jednak dostępna, jeśli jest jednak możliwość chodzenia, jeśli to nie jest takie nieakceptowalne dla ludzi, to bardzo niskim kosztem jesteśmy w stanie uporządkować tę sytuację z e-hulajnogami, co pomoże chociażby osobom niewidzącym, dla których obecnie jest to przeszkoda. Podobnie może to pomóc w polityce dotyczącej estetyki czy zamiany miejsc parkingowych dla samochodów, parkingi dla pojazdów przyjaźniejszych miastu, to znaczy zajmujących mniej miejsca. Jakie są wnioski dla miasta? Jaka jest konkluzja pierwszej części badania? Mikromobilność również, a może nawet i szczególnie w nowszej wersji, czyli e-hulajnogach, jest wsparciem dla transportu publicznego i nie należy z nią walczyć czy jej zakazywać, jak to robiła kiedyś Wielka Brytania. Jeśli chcemy zrównoważonego transportu, załatanie wady transportu publicznego, jaką jest problem ostatniej mili, jest niewątpliwie pozytywne i właśnie to dokonuje mikromobilność. Na ile pozytywne i w jaki sposób albo czy warto to uregulować, odpowie eksperyment wyboru dyskretnego. Natomiast jeszcze tak na koniec chciałbym omówić krótko znaczenie zerowej ceny w kontekście opłat za wjazd do centrum. I moją taką luźną hipotezą jest brak konieczności wprowadzenia wysokich opłat czy nawet opłat trudnych do uiszczenia. Sam efekt, że trzeba zapłacić cokolwiek, jest potężny i potrafi zmniejszyć liczbę podróży, no zależnie od interpretacji, ale być może nawet i o połowę. Jednocześnie wiemy, że problem z opłatami za wjazd do centrum jest polityczny. Takie opłaty są bardzo niepopularne, nawet jeśli ostatecznie może to się okazać korzystne dla kierowców dzięki likwidacji korków, no bo zabieramy ludziom coś, co mieli do tej pory. Tak samo jak zabieramy dziecku zabawkę, ponieważ dowiedzieliśmy się w wiadomościach, w informacjach, że ta zabawka jest niebezpieczna z dowolnego powodu, czy z powodu substancji, czy z powodu, że może się zakrztusić. No i dziecko nie będzie z tego powodu zadowolone, bo no nie ma tego świadomości. Najważniejsze jest to, że im to zabieramy. No ale minimalne opłaty mogą być wystarczające. To dziękuję. Tutaj jest na koniec bibliografia, z czego korzystałem i czekam na opinię koreferentów, no i na pytania.
Łukasz, wielkie dzięki za to wystąpienie. Ja o komentarz poproszę teraz pana Marcina Koronca. Po pierwsze, bardzo dziękuję za możliwość tutaj wystąpienia. Chciałem zacząć od pogratulowania tego, że zajmuje się pan naprawdę poważnymi pytaniami, poważnymi kwestiami, w tym sensie, że no pewnie jest truizmem stwierdzić, że transport czy sektor transportu jest w najbardziej dynamicznym momencie od 120 lat, czy jakoś tak. Ale może nie jest truizmem stwierdzić, że szczyt sprzedaży samochodów spalinowych już nastąpił i że nie będzie już tak wiele sprzedawanych samochodów spalinowych, jak to miało miejsce w 2019 roku. Ale to oznacza mniej więcej tyle, że w dającej się przewidzieć perspektywie, to jest połowa tego dziesięciolecia, najdalej druga połowa, ale w okolicach połowy tego dziesięciolecia, cena samochodu elektrycznego będzie zrównana i niższa od ceny samochodu spalinowego. To znaczy tyle, że ilość samochodów w ogóle, ilość samochodów będzie, ma szansę na naszych ulicach rosnąć, bo one będą tańsze w obsłudze, bo prąd jest tańszy od paliwa, a jeżeli będą jeszcze tańsze w zakupie, no to mamy ogromne niebezpieczeństwo, że nasze miasta się zatkają korkami. Może niekoniecznie, że się udusimy, bo one są na szczęście nieemisyjne, ale że perspektywę będziemy mieli, że się zatkamy kompletnie. W tym sensie refleksja na temat tego, w jaki sposób organizować transport w miastach, tak, żebyśmy mogli z tego transportu swobodnie korzystać i żeby on był naszą pomocą, a nie naszą zmorą, jest na pewno bardzo ważnym punktem. Z negatywnych czy wątpliwych elementów tej prezentacji, którą pan przedstawił, to bym powiedział tyle, że te wyniki badań, czy te badania są badaniami gdzieś z daleka, gdzieś za oceanu, a że struktura miast europejskich, ich wielkość, ich struktura no jednak jest inne niż miast europejskich, a miasta z kolei w Polsce są pewnie jeszcze mniejsze. Oprócz dwóch aglomeracji warszawskiej i śląskiej, no nie mamy mega cities, a i to może jest zbyt optymistyczna nazwa dla aglomeracji warszawskiej. Więc to jest jakby wątpliwość, czy możemy patrzeć odpowiedzialnie na tamte dane i myśleć o tym, co się dzieje nad Wisłą. Drugą wątpliwość, którą mam, co do porównywania użytkowania rowerów Veturilo i hulajnóg. Pan wskazuje na to, że pierwsza godzina w Veturilo jest darmowa, tutaj jest płatna i że to może być ten element, który różnicuje. I pewnie tak jest, ale jest jeszcze jeden element. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić moją mamę na płatnej czy niepłatnej, ale na hulajnodze. I że osoby w pewnym wieku czy mniej sprawne fizycznie, jeżeli by w ogóle chciały korzystać z tego typu urządzeń, no to
to by miały moim zdaniem preferencję naturalną dla roweru, a mniejszą dla hulajnogi, która jest mniej stabilna. Jeździłem przez jakieś 2 lata na hulajnodze elektrycznej i to jest dość niebezpieczne urządzenie. Wydaje mi się, że pytanie, które może nie na wprost dotyczy jakby przedmiotu Pana badania, ale jakby jest tłem do pytań, które Pan stawia, jest takie, czy możemy myśleć odpowiedzialnie o miastach, o mieście, w którym operator ekonomiczny używa przestrzeni miejskiej bez umowy z obywatelami, bez umowy z miastem i dysponuje tą przestrzenią w sposób sobie jakby no, według swojego algorytmu czy swojego biznesu, swojego modelu biznesowego i pozwala na to, żeby te hulajnogi zalegały tu czy tam w sposób dość przypadkowy. No, mam wątpliwość, czy cywilizowane miasta, czy cywilizowane społeczności miejskie powinny pozwalać na to, żeby tak to się odbywało, bo niby dlaczego mamy się potykać o czyjeś maszyny do zarabiania pieniędzy, tylko dlatego, że on ma takie widzimisię, a stwarzają one realną niedogodność, a czasami nawet stwarzają realne niebezpieczeństwo dla osób słabowidzących czy wręcz niewidzących. Więc w tym sensie docelowo myślę, że ten obszar będzie przez miasta również w Polsce cywilizowany, koncesjonowany z wyznaczonymi miejscami, w których z tych urządzeń, te urządzenia należy zostawić i tak dalej. To może tyle uwag i na koniec jeszcze może jedną, że nie każda mobilność współdzielona jest z korzyścią dla miasta. Bo tak jak mobilność współdzielona, ta mikromobilność, nad którą Pan dzisiaj nam przedstawił referat, można tak argumentować w sensie tej ostatniej mili i dogodności i w związku z tym zachęcania ludzi do korzystania z transportu publicznego, tak car sharing jest elementem, który zwiększa zatkanie miasta, zwiększa emisję w mieście i wyciąga na dodatek ludzi z transportu publicznego do samochodów. W związku z tym nie każda mobilność współdzielona jest statystycznie błogosławieństwem dla jakości powietrza w mieście i dla jakości życia w mieście. Ale to tak chciałem, że tak powiem, na boku dać uwagę. Trzymam kciuki za dalszy przebieg pana refleksji i marzyłbym, żeby udało się panu namówić władze uczelni, żeby panu zasponsorowały badania, które dotyczą Warszawy, Krakowa czy Katowic i żeby nie trzeba było ekstrapolować czyichś badań, bo to jest jednak trochę inna struktura miejska. Dziękuję. Panie Marcinie, my też bardzo dziękujemy za ten komentarz. Łukasz, ja wiem, że ty na pewno będziesz się chciał odnieść do komentarza i do pytań, które się pojawiły. Widzę, że na naszym Q&A również pojawiają się pytania. Pierwsze pytanie dotyczy ostatnich prób uregulowania w Polsce hulajnóg i ich potencjalnego wpływu na twoje badania. Natomiast drugie pytanie to pytanie o to, czy byłoby społecznie użyteczne, jeżeli chodzi o środowisko i bezpieczeństwo, zastąpienie sieci Hives z Veturillo.
Tutaj likwidacja hulajnóg, ale zwiększenie liczby rowerów, przejście na system bez stacji. To są pytania, które się pojawiają na naszym Q&A-u. Łukasz, zostawiam Ci pole tutaj do odpowiedzi i na te pytania Pana Marcina i na pytania naszych gości. Okej, to ja bardzo dziękuję za te wszystkie spostrzeżenia. Bardzo dziękuję za te wszystkie spostrzeżenia, za te pytania. To tak po kolei, czyli kwestia, że cena tych samochodów elektrycznych będzie równa cenie samochodów spalinowych. No tutaj musimy jeszcze pamiętać o cenie eksploatacji, która nie jestem przekonany, czy będzie taka przyjaźnie niska w przyszłości, przynajmniej w Polsce, gdzie w planie sprawiedliwej transformacji, chociażby dla Bełchatowa, tam wyłączymy sobie elektrownię Bełchatów i zastąpimy ją jakąś tam energetyką wiatrową czy słoneczną. Tylko ten plan sprawiedliwej transformacji, w tym planie sprawiedliwej transformacji wciąż brakuje ogromnej ilości energii. Nasza sieć przesyłu energii też jest coraz starsza. Dlatego to nie są oczywiście problemy, które są nie do rozwiązania, bo absolutnie są do rozwiązania naprawami sieci, inwestycjami w energetykę zarówno odnawialną, jak i energetykę jądrową, no ale trzeba o tym pamiętać, tak? Nie wydaje się, żebyśmy to robili w sposób, który jest dostateczny w perspektywie rozwoju mobilności elektrycznej. Kwestia zatkania miast, no to jeszcze jest inna kwestia, to się wiąże z samochodami autonomicznymi. I w idealnym świecie miasta by były mniej zatkane dzięki temu, że samochody autonomiczne będą mogły się komunikować, więc będą mogły jechać bliżej siebie, będzie bezpieczniej. Ale te samochody autonomiczne też są racjonalnymi konsumentami, tak? Więc jeśli by jechały samemu bez pasażerów, na przykład na jakiś parking, który jest na zewnątrz miasta, bo który jest tańszy, no to będą jechać bardzo wolno, bo szczególnie samochody elektryczne mają tę optymalną prędkość, która najniżej zużywa energię. Wyraźnie poniżej samochodów spalinowych. Więc tutaj to się wiąże z opłatami za wjazd do centrum i z opłatami ogólnie za korzystanie z centrum miasta. Znowu całkowicie rozwiązywalne z punktu widzenia ekonomii, bardzo trudne do wprowadzenia politycznie i coś, o czym musimy już teraz pamiętać. Struktura miast. Czy ogólnie wielkość miast, Ameryka, Europa. Polskie miasta i tak są już dość rozlane, wydaje mi się, a w perspektywie samochodów autonomicznych będą jeszcze bardziej rozlane. Jeśli w tym te 40 minut, czy 50 minut, godzina, czy nawet więcej, które będziemy poświęcać na dojazd do pracy, będą mogły być wykorzystane w taki sposób, jaki chcemy, czyli na oglądanie filmów, czy nawet na sen. Dlaczego? No i właśnie, są dość rozlane, to znaczy ta Atlanta, którą cytowałem w badaniu, to jest już skrajny przykład tego, jak są budowane miasta w Stanach Zjednoczonych. Natomiast Barcelona ma podobną liczbę ludności, co Warszawa, na 5 razy mniejszej, na 5 razy mniejszej powierzchni. No tak, trzeba o tym pamiętać. Nowy Jork jest znowu bardzo gangsty, szczególnie w tych miejscach, gdzie współdzielone rowery, czyli ten system City Bike działa.
wiek, no tak, mamy starzejące się społeczeństwo, coraz więcej emerytów. I pytanie, czy rowery są znowu takim rozwiązaniem dla nich, czy to nie powinniśmy myśleć bardziej o autonomicznych samochodach, czyli już nie mikromobilności, to jest taka całkiem duża mobilność w dowożeniu ich do miejsc, które są im potrzebne. Jeśli oczywiście będą mieli 30% ostatniej pensji jako emerytura, co tak to wygląda, no to i tak ich nie będzie stać na jakąkolwiek mobilność za bardzo niestety, szczególnie mocno spersonalizowaną. No to jest wyzwanie, tak. To jest bardzo duże wyzwanie dla, żeby właśnie emerytura to nie była takie egzystencja na minimalnym poziomie, a rzeczywiście jakieś aktywne życie. No weterila w tym może pomóc, bo wiemy też z innych badań, że jeśli ktoś czegoś spróbuje, to jest bardziej chętny, spróbuje jakiegoś systemu mobilności, to jest bardziej chętny go wykorzystywać w przyszłości. I wykorzystywanie miast. No to jest pewnego rodzaju prywatyzacja przestrzeni miejskiej bez żadnych opłat dla miasta. Taki, nie wiem, korporacyjny squatting, czy no tak, i to jest coś, co pogarsza, no tak, to jest wykorzystywanie przestrzeni miejskiej bez odpowiednich opłat i wielkie firmy, które, no bo wiadomo, myślimy tutaj o startupach, ale to stoją potężni inwestorzy za tymi startupami, mobilnościowymi. Potężni zagraniczni inwestorzy i a wiemy, że korporacje amerykańskie, one mają wsparcie od rządu, od rządu Stanów Zjednoczonych i rząd Stanów Zjednoczonych na pewno bierze pod uwagę to, jak jego korporacje są traktowane. No nie powinniśmy pozwalać na prywatyzację przestrzeni miejskiej za darmo. Tak, musimy pomyśleć, co jest właśnie tą maksymalizacją nadwyżki, czy być może powinniśmy sprywatyzować tę część przestrzeni miejskiej. Być może powinniśmy prywatyzować tę przestrzeń miejską w inny sposób, to znaczy obecnie jest prywatyzowana przez poniżej ceny rynkowej, przez parkujące samochody, które też dofinansowujemy, subsydiujemy, może nie całkowicie w 100%, ale w sporej części. No właśnie, tak żeby było najbardziej efektywnie z punktu widzenia całej społeczności i no, z punktu widzenia całej społeczności miejskiej, wszystkich no właśnie mieszkańców miasta, może użytkowników miasta, teraz by trzeba było powiedzieć. No i jak to tak, ta ostatnia kwestia, jak to zrobić z... Czy mobilność podzielona jest z korzyścią dla miasta i w jaki sposób może być z korzyścią dla miasta, jak to w ogóle należy zrobić? Mobilność jako taka jest negatywnym zjawiskiem. To znaczy fajnie, że pozwala nam na handel i tak dalej, ale znowu to jest marnowanie zasobów, to jest zużywanie zasobów, które można by było wykorzystać w jakiś inny sposób. I czy tutaj takim celem ostatecznym dla nas, dla miast, nie powinno być coś, co jest robione w Paryżu, gdzie tam jest już 4,
tam jest 14 linii metla, budują kilka kolejnych linii metla, bo no i gdzie jest ten koniec, tak? Super szerokie ulice, niektóre, to jak przebudowano Paryż w XIX wieku i to jak niektóre miasta wyglądają, gdzie próbowano wprowadzić ruch tylko w jedną stronę, jednokierunkowy, wszędzie cztery pasy w jedną stronę i one też są zatkane i to mówię o Baku, co można było widzieć w Grand Prix Formuły 1, że to są bardzo szerokie ulice i tak tam wszyscy stoją w korkach. I czy mobilność współdzielona to jest jeden z aspektów, który moim zdaniem może być korzystny, ale politycznie być może tym celem jest 15-minutowe miasto. Miasto, w którym mobilność nie jest koniecznością, nie jest wymaganiem, tylko wszędzie można dojechać w 15 minut rowerem lub właśnie hulajnogą do pracy, szkoły, po zakupy i tak dalej, i tak dalej. Tak, więc tak, nie obiecuję, że mobilność współdzielona, nawet jeśli byśmy wzięli pod uwagę wszystkie rzeczy, które udało mi się pokazać lub uda mi się pokazać, będzie idealna. Potrzebujemy przede wszystkim odważnych polityków, odważnych urbanistów, którzy będą dbać o to, aby to 15-minutowe miasto stało się rzeczywistością. Okej, no to właściwie tyle, jeśli chodzi o odpowiedzi dla pana Marcina. Być może chciałby się pan jeszcze tutaj odnieść do czegoś, co powiedziałem. Bardzo dziękuję. Dwa zdania. Pierwsze zdanie jest takie, że to jest zabobon, że cena prądu musi rosnąć. Cena prądu będzie dążyć do zera i to, że tak powiem, nie ma powodu, żeby w Polsce było inaczej. A jeśli chodzi o komentarz do tego, czy samochody elektryczne będą bardziej konkurencyjne cenowo od samochodów spalinowych, będą ze względu na koszt paliwa i ze względu na to, że nie wymagają serwisu, bo tam nie wlewa się oleju, te hamulce się nie zużywają i tak dalej, więc one są znacznie bardziej żywotne od tradycyjnych, ale to jest mniej istotna część komentarza. Przywołał pan przykład Paryża, który jest fenomenalnym zupełnie przykładem. Metro zbudowali, ale to, co pani Hidalgo wykonała przez ostatni rok z okładem, to co ona wykonała w trakcie pandemii, jest zupełnie fenomenalne. W tym sensie, że ona ofiarowała znaczną część miasta rowerzystom i takie arterie jak Rue Rivoli, nie wiem, na warszawskie, że tak powiem, rzeczywistość, to coś w rodzaju Świętokrzyskiej, ofiarowała w całości rowerzystom i ona mówi, że ona chce zrobić z Paryża światową stolicę roweru. Ale żeby myśleć w takich kategoriach, żeby ludzi wyciągać z samochodów do rowerów, to trzeba im zaofiarować nie przypadkowo funkcjonujące ścieżki rowerowe, tylko trzeba im zbudować i zaoferować infrastrukturę do tego, żeby mogli korzystać z tego typu transportu w sposób na przykład bezkolizyjny. I to jest ogromne myślenie przed nami. Jakieś nakłady finansowe na infrastrukturę, tak, ale przede wszystkim planowanie i wykonanie. Nie przez osoby, które nigdy w życiu nie siedziały na rowerze i wtykają ścieżkę rowerową między krzaki a krawężnik i masę różnych
kolidujących ze sobą zdarzeń, tylko właśnie infrastrukturę rowerową, która pozwala w sposób bezkolizyjny przemieszczać duże, duże odległości w mieście. Wtedy rzeczywiście będziemy mogli budować konkurencję dla tego indywidualnego transportu samochodowego transportem publicznym czy transportem mikromobilnym. Panie Marcinie, tak. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Ja wiem, że Pan może z nami zostać tylko do godziny 19 dzisiaj, także bardzo dziękuję, że zgodził się Pan być dzisiaj gościem do Labu i komentować badania Łukasza. Natomiast ja myślę, że to jest idealny czas, żebym poprosiła już o komentarz profesora Michała Krawczyka. I tu będzie taka perspektywa bardziej akademicka do tego, co Łukasz dzisiaj przedstawił. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie i za możliwość przeczytania bardzo interesującego artykułu i zobaczenia prezentacji. Temat jest fajny i aktualny bardzo, dlatego że te hulajnogi pojawiły się, jak wiemy, niedawno i pojawiły się, chciałoby się powiedzieć, jak szarańcza, zmieniając w sposób rewolucyjny pejzaż wielu miast, także w Polsce. Więc rzeczywiście jest wiele ważnych pytań, jako że jest to nowy sposób transportu, mikromobilność w ogóle, a hulajnogi w szczególności. Jest wiele ważnych pytań, jakie są efekty tego dla dobrobytu i w związku z tym, jak należałoby to regulować. Myślę, że ta informacja, którą tam Łukasz wrzucił na jeden z pierwszych slajdów, że w przeliczeniu na 1 kilometr to hulajnogi w istocie rzeczy są bardziej obciążające dla klimatu, jeśli to liczyć w kategoriach ilości gazów cieplarnianych, które są emitowane w przeliczeniu na 1 kilometr, poruszamy hulajnogą elektryczną, w przeliczeniu na jej cykl życia, który jest stosunkowo krótki, to, że to są większe koszty, większe obciążenie dla klimatu niż gdy poruszamy się samochodem, to jest informacja, która prawdopodobnie byłaby szokująca dla większości obywateli, a w szczególności użytkowników tych hulajnóg, dlatego że wydaje się intuicyjne, że jeżeli coś waży kilkadziesiąt kilo, to jest znacznie bardziej efektywne energetycznie i znacznie bardziej przyjazne dla środowiska niż coś, co waży tonę lub półtorej. Myślę, że tutaj to jest dobry przykład takiej heurystyki, którą Daniel Kahneman nazywa what you see is all there is, to znaczy tę emisję przez samochody to widać, a tej emisji cyklu życia hulajnogi nie widać, dlatego że jak Łukasz tam prezentował, ona polega głównie na związana z produkcją i utylizacją tych hulajnóg, przede wszystkim baterii i przewożeniem hulajnóg, co się mniej rzuca w oczy, a jak jadę, to cichutko, ona sobie tam niczego nie, żadnych spalin nie wydobywa i wydaje się, że to jest takie ekologiczne i w istocie rzeczy na tym częściowo była oparta promocja tych hulajnóg. Przynajmniej w niektórych z tych platform, które tę usługę oferują, to eksplicite każdorazowy użytkownik był chwalony za to, że właśnie tak oto oszczędził tyle a tyle kilogramów CO2 środowisku dzięki temu, że przejechał się hulajnogą, co jest, jak widzimy, kompletnie bałamutne, bo nie tylko opiera się na założeniu, że to zastępuje podróż samochodem, co niekoniecznie jest prawdą, ale także patrzy wyłącznie na tę emisję w trakcie jazdy, a nie w cyklu życia. W związku z tym ja się dziwię w ogóle, że Walking się do nich nie dobrał za nieuczciwą reklamę. No więc to jest taki spektakularny, bym powiedział, efekt, przykład greenwashingu. Podobnie zresztą jak z samochodami hybrydowymi, które jak się policzy wszystkie koszty w cyklu życia, to okazuje się, zależy to jeszcze od miksu energetycznego, ale na przykład jak się produkuje prąd głównie z węgla, tak jak w Polsce, to okazuje się, że samochody hybrydowe de facto są złe dla środowiska, a są przedstawiane tak jakby kupno i to kupno dodatkowego być może samochodu hybrydowego było oczywiście zbawiennym dla planety, co jest kompletnie bałamutne. No dobra, więc przechodząc do tego, co było tam głównym jakby obszarem, który był poruszany w prezentacji, a
i jedynym podstawowym tematem tego paperu, który Łukasz mi tam wysłał, no to te efekty zerowej ceny, to jest oczywiście fajny, ciekawy temat i moim zdaniem bardzo tutaj trzeba uważać z ekstrapolowaniem wyników z innych obszarów. Łukasz tam przytaczał przykłady, że ta zerowa cena może mieć taki szczególnie atrakcyjna, skokowo bardziej atrakcyjna niż bardzo niska cena, ale tak może być z różnych powodów i nie wszystkie te powody muszą funkcjonować dla wszystkich rynków. W szczególności może być ten efekt, że gdy widzimy, że coś jest bardzo tanie, ale nie zerowe, czyli eksplicyte, nie jest tak, że daje nam ktoś podarunek, który może być cenny albo niecenny, tylko sprzedaje nam coś tanio i opłaca mu się to sprzedać tanio, to możemy z tego wnioskować, że to coś, co nam sprzedają tanio, jest bardzo niskiej jakości. Myślę, że to może być powodem, dla którego ktoś się wzdraga. Mało atrakcyjna jest dla niego oferta śniadania za $2, bo wyobraża sobie, że za $2 no to będzie śniadanie jakaś sucha bułka i parówka, a on by chciał jakieś bardziej atrakcyjne śniadanie, a gdy śniadanie jest w cenie, no to nie może z tego wnioskować na temat jakości tego śniadania. To jest jeden z powodów. Nie sądzę, żeby ten mechanizm miał duże zastosowanie w przypadku takich serwisów jak Veturilo czy Hulajnogi. Tym bardziej, że jest jakiś tam cennik i wiadomo, że one nie są tak w ogóle darmowe, tylko darmowe jest ileś tam pierwszych minut, a poza tym wiemy, że darmowe to jest nie dlatego, że jest czy tanie, czy darmowe to nie jest dlatego, że jest niskiej czy wysokiej jakości, tylko pewnie bardziej z powodu tego, że jest subsydiowane, więc prawdopodobnie to wnioskowanie na temat jakości tutaj ma mniejsze znaczenie i dlatego nie można tego przenosić, ale to tylko świadczy o tym, że warto prowadzić takie badania dla tej właśnie dziedziny. Natomiast tam są pewne istotne problemy, które powodują, że ja z pewną ostrożnością podchodzę do tych wyników, że tam 50% mniej by było tych podróży, gdyby to nie było darmowe. No, po pierwsze ten trip chaining, to jest bardzo trudno zdefiniować, co to znaczy, że to jest kontynuacja poprzedniej podróży, w związku z tym zamiast dwóch podróży mielibyśmy jedną i to jest powodem, dla którego mamy krótkie podróże. To jest bardzo trudno zdefiniować, jak jadę, a potem wracam, to czy to jest jedna, czy to jest dwie i tak dalej. No, on to próbuje na kilka sposobów, żeby sprawdzić taką stabilność tych wyników, ale na pewno ktoś mógł wymyślić jeszcze 15 różnych innych sposobów definiowania. Następny problem, którego chyba w ogóle nie ma poruszonego w paperze, to można sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś, wiedząc, że powiedzmy Veturilo przez pierwsze 20 minut jest darmowe i wiedząc, bo pojawia mu się to w jego GPS-ie albo z doświadczenia wie, że podróż zajmuje 22-23 minuty, przyspiesza troszeczkę, żeby się zmieścić w tych 20 minutach i to powoduje to, że mamy górkę tych podróży, które zajmują 17, 18, 19 minut, a mamy mniej tych podróży, które zajmują 20 kilka minut. I to nie wynika z tego, że tych podróży 17-minutowych niektórych by wcale nie było, gdyby to było płatne, tylko po prostu ludzie by troszkę mniej dopedałowywali albo też pojechaliby do następnej stacji. Więc to jest tylko takie drobna korekta długości tej trasy albo szybkości tej trasy, a nie to, że któryś podróży w ogóle by nie było, gdyby to nie było za darmo. No i wreszcie wydaje się, że ja może czegoś nie zrozumiałem, ale wydaje się, że jak są te systemy, w których wcale to nie jest całkiem za darmo jak w Veturilo, tylko trzeba zapłacić parę dolarów, powiedzmy 2-3 dolary za samo wypięcie z tego roweru ze stojaka, no to wydaje się, że ten mechanizm ceny zerowej nie powinien działać, bo tam jest cena zerowa za kilometr krańcowa przez ileś tam minut, ale nie ma zerowej ceny w ogóle, więc ten powab zerowej ceny daru, czegoś, co jest całkiem za darmo, nie powinien działać. Więc jeżeli, a tak rozumiem, te efekty są dosyć podobnej wielkości dla tych przypadków, to znaczy, że to może jest coś innego niż efekt zerowej ceny i to pewnie warte jest badania. Natomiast ostatnia rzecz, jeśli chodzi o to planowane badania tego, co tam konsumenci by cenili mniej lub bardziej. Ja się zastanawiam, czy to jest najciekawsza rzecz, którą można badać, którą on tu proponuje, żeby te parkingi, no w szczególności łatwość znalezienia parkingu, w jakim on jest kolorze, to jakoś tak mnie nie uderza jako najważniejszy z punktu widzenia
polityki te najważniejsze zagadnienie, które warto byłoby badać. No i w ogóle to, czy to powinny być stacje, czy tam parkingi, w których trzeba to porzucać, czy mogą porzucać, gdzie popadnie, no to jeżeli chce się poważnie podejść do tego tematu, no to trzeba badać nie tylko tych, którzy by potencjalnie korzystali z tych hulajnóg, ale trzeba też badać tych, którzy o te hulajnogi się potykają albo muszą je omijać, albo powodują, mają złe odczucia estetyczne, dlatego że one są porozrzucane, gdzie popadnie, dlatego że to też jest druga strona medalu, która jest bardzo istotna i to będzie niepełny obraz. Natomiast, i to już chyba jest ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to moim zdaniem są ciekawsze rzeczy, które tutaj należałoby zbadać. W szczególności, tam Łukasz o tym wspominał, ale nie wiem, czy będzie próbował jakoś to zbadać. To jest substytucja pomiędzy różnymi środkami transportu, bo jeśli te hulajnogi zastępują samochody, to pół biedy, a jeśli zastępują chodzenie piechotą albo jeżdżenie rowerem, to na pewno są bardzo złe z każdego punktu widzenia i środowiska, i zajęcia miejsca w mieście, i niebezpieczeństwa z różnych powodów i więc ta substytucja wydaje się być fundamentalną kwestią i moim zdaniem bardzo warto to badać. Mogę sobie wyobrazić przynajmniej trzy sposoby badania tego. Jeden to oczywiście jest wykorzystanie choice experiments, tak jak Łukasz tam planuje. Drugie za pomocą analizy tras. Jeżeli te trasy Veturilo i hulajnóg na przykład są bardzo zbliżone, to prawdopodobnie to są niezłe substytuty. My tutaj widzieliśmy kawałeczek tam analizy, że jak się trzeba cofnąć do Veturilo, to ludzie chętnie jeżdżą hulajnogą. Więcej tego rodzaju danych pewnie warto zbierać, żeby zobaczyć, na ile to są dobre substytuty i czy ludzie zastępują rower właśnie hulajnogą. No, notabene oczywiście to niekoniecznie jest ta sama populacja. Jeżeli Łukasz tu mówi, że hulajnogi wcale nie są szybsze, no to nie ma pewności, bo może jak jest 30 stopni, ja jestem w garniturze, to tym rowerem bym jechał powolutku, a ta szybkość jazdy rowerem to są ci, którzy wyszli jechać rowerem, są w krótkich spodenkach i dlatego jadą szybciej, więc może to nie jest takie całkiem uczciwe porównanie tej szybkości. I to w ogóle jest do pewnego stopnia inna populacja, która z tego korzysta. I oczywiście ludzie mogą mieć własny rower, ci, którzy korzystają czasem z hulajnogi i tak dalej, i tak dalej. No więc tu jest dużo takich caveats, ale trzeba próbować to robić. No i wreszcie trzecia rzecz, którą sobie wyobrażam, to z wykorzystaniem jakichś zmiennych instrumentalnych, tak? Znaczy na przykład jak zmienia się intensywność wykorzystania jednego środka transportu, gdy zmienia się cena drugiego, tak? Czyli taki naturalny eksperyment, jak tam podrożeje Veturilo albo wejdzie nowa hulajnoga, w związku z tym jest jakiś, to jak się zmienia wykorzystanie innych środków transportu. Albo z wykorzystaniem takiej zmiennej instrumentalnej, którą byłaby pogoda. No bo jeżeli jest 30 stopni, to chodzenie i jeżdżenie rowerem staje się mniej atrakcyjne, a prawdopodobnie samochodem nie ma dużej różnicy, dlatego że wszyscy mają klimatyzację. No to jeżeli w momencie, kiedy jest 30 stopni, więcej ludzi jeździ hulajnogami, to można domniemywać przynajmniej, że oni się przenieśli z rowerów, a jeśli tu nie ma dużej zmiany, to prawdopodobnie to raczej jest dobry substytut samochodów. W tym kierunku można próbować iść, ale oczywiście jakby każdy z tych sposobów analizy będzie miał swoje problemy i próbujemy pewnie, bo konieczna byłaby tu jakaś triangulacja, jeżeli one będą w podobnym kierunku wskazywały te różne metody, to wtedy można bardziej wierzyć tym wynikom. Tyle z mojej strony. Jeszcze raz bardzo dziękuję za możliwość przeczytania interesującego badania. Panie profesorze, my też bardzo dziękujemy za ten komentarz. Łukasz, ja zakładam, że ty na pewno będziesz się chciał do niego odnieść. Zachęcam też do tego, żeby obserwujący nas, nasi widzowie i słuchacze zadawali pytania, które są związane z dzisiejszym tematem. Dzisiejszym tematem, przypomnę, jest mikromobilność. Tak, ja nie zdążyłem odpowiedzieć na te pytania dotyczące z Q&A, więc to jeszcze teraz zrobię. No jeszcze krótko na temat tego, że cena prądu w długim okresie będzie dążyć do zera. No pewnie będzie, natomiast w długim okresie będziemy martwi, a w średnim okresie będziemy mieli zamknięty Bełchatów, zamknięty Turów, ogromne koszty pozwoleń na emisję CO2 i jak będzie 35 stopni i bez wiatru, będziemy wykorzystywać ogromną energię do chłodzenia wszystkiego i będziemy importować
będziemy musieli importować energię z Niemiec, którym też będzie to brakować. No i właśnie, więc fajnie, że w długim okresie będzie cena prądu zero, ale w okresie 10 lat jednak cena prądu nie będzie wynosić zero i to jest bardzo niebezpieczne. Tak, przypomnę jeszcze to rzeczy z Q&A, czyli obecne próby regulacji, jaki to ma wpływ na badania. No, one trochę chyba pomagają, bo dodajemy sobie trzecią opcję, tak? Wcześniej można było wyobrazić sobie opcję, zostawiamy gdzie chcemy, albo musimy przejść do stacji Beturila, czyli były te dwie skrajne opcje dostępne. Teraz jednak co prawda wciąż są bardzo łagodne te zasady. Natomiast no to wciąż jest kolejna opcja, której ludzie doświadczają, dzięki czemu badanie tego wyboru dyskretnego będzie łatwiejsze, mam nadzieję, do przeprowadzenia dzięki temu, że będzie łatwiejsze do wyobrażenia sobie przez badanych. No bo mam wiadomo, że starałem się uprościć to jak się da, żeby każdy mógł to zrozumieć, no ale im łatwiej sobie wyobrazić, tym lepiej. I czy by było właśnie efektywne, żeby być może zlikwidować hulajnogi i zwiększyć liczbę stacji? To, co starałem się pokazać, to jest to, że jest pewna konkurencja między hulajnogami a rowerami, co pokazał wykres, że ludzie hulajnogi rzadziej wybierają, gdy mają dostępne Veturillo po drodze i że hulajnogi nie są znacznie lepsze, jeśli chodzi o szybkość. No ale nie wiadomo, co z wygodą. Więc to jest wciąż jakaś dodatkowa zaleta, tak? Jakiś dodatkowy wybór i dopóki nie mamy mocnych argumentów, żeby czegoś zakazywać, no to chyba też można pójść w takim kierunku, żeby to połączyć, czyli dogęszczamy stację Veturillo, ale jednocześnie pozwalamy hulajnogi zostawiać tylko w tych samych miejscach. Jeśli znowu w moim badaniu wyjdzie, że ludzie są w stanie przejść niewielką odległość, ale przejście od stacji Veturillo im jednak przeszkadza, no to to by była najlepsza opcja. Tylko że nie mam jeszcze tych wyników badania, więc nie mogę tego powiedzieć z pewnością, czy z przekonaniem. Ale tak, to badanie będzie użyteczne. I przechodząc teraz do tych kwestii poruszonych przez pana profesora, no tak, czy samochody są elektryczne, są w ogóle korzystne dla środowiska, no to też zależy od metody liczenia, od technologii. Jest kolejna sprawa związana z tym, czy bycie korzystniejszym dla środowiska rzeczywiście pozwala na zmniejszenie, czy technologia korzystniejsza dla środowiska w ogóle pozwala na zmniejszenie emisji. Ponieważ technologia silników spalinowych się bardzo rozwinęła przez ostatnie 20 lat. Pewnie bardziej z powodu regulacji, pewnie w sporej części z powodu regulacji, natomiast emisje jakoś istotnie się z transportu, szczególnie tego personalnego, się nie zmniejszyły. I nawet nie dlatego, że ludzie zaczęli jeździć więcej, jak te silniki stały się bardziej efektywne, tylko marketing zadziałał i marketing albo jakieś potrzeby rzeczywiste ludzi, choć widziałem przekonujące argumenty, że jednak marketing i popularne stały się SUV-y, które są bardzo nieefektywne. Więc mamy technologię, żeby istotnie zmniejszyć emisję,
ale jednak tego nie robimy i nawet nie po to, żeby podróżować, żeby podróżować więcej. I przechodząc do tych bardziej już naukowych spostrzeżeń. No tak, cieszę się, że tutaj została zwrócona uwaga na problem niskiej jakości. No, na szczęście ta niska jakość jest prawdopodobnie jest widoczna dość szybko. I przebita opona, no to jest widoczna od razu. Jeśli jest słabe przełożenie napędu, jeśli jest słaby napęd, no to też jest to bardzo łatwo znaleźć. Więc przyczyny niskiej jakości są szybko widoczne i dlatego się zgadzam, że to nie ma dużego zastosowania, choć pewnie wypadałoby rzeczywiście o tym napisać. Trip chaining, to łączenie podloży. To jak je zdefiniowałem, ono nie było moim preferowanym jakby sposobem zdefiniowania, szczerze mówiąc, ale ono było porównywalne z innymi badaniami, czyli ta granica została ustalona na 30 minut, co mi pozwala porównać ten procent, jaki ja podejrzewam o cliff chaining, z tym procentem dostarczonym przez inne badania, gdzie mają dane może krótsze, ale bardziej i dotyczące tylko pewnego subsetu, pewnego podzbioru użytkowników, ale za to bardziej dokładne, czyli na poziomie użytkowników. No ja tego niestety nie mam. Tak, można by było to zrobić na wiele sposobów. Ja się starałem wybrać ten sposób, który jest najbardziej porównywalny do innych badań. I przyspieszanie podróży, jeśli spodziewamy się granicy 20 minut. To jest bardzo istotne i pewnie teraz to bardziej zauważam i chciałbym to sprawdzić. Możliwe, że coś jest możliwe do sprawdzenia. Po pierwsze, inna będzie i po pierwsze, ten robustness checks można wykonać na dniach roboczych, powiedzmy od poniedziałku do czwartku i na weekendach. Wydaje się, że podróże od poniedziałku do czwartku będą tak czy inaczej najszybsze, jak mogą być i efekt ceny to będzie wyłącznie ten efekt ceny, a w weekendy będzie to bardziej istotne. I czy to też by było ciekawe, że ludzie są w stanie wykonać znacznie większy wysiłek, ponieważ to często chodzi o znacznie większy wysiłek. Praktycznie, jeśli się jedzie po mieście jakimkolwiek środkiem transportu, po centrum miasta, to jedzie się od świateł do świateł. Więc wyrwanie tych 2 czy 3 minut, które pozwolą nam na zaoszczędzenie złotówki, to jest ogromny wysiłek energetyczny. No tak, więc jeszcze o tym pomyślę na pewno, bo tutaj trzeba to sprawdzić na każdy możliwy sposób. Czy ten efekt połowy, ten efekt, że 50% mniej przejazdów, jeśli jest zerowa, precyzyjnie zerowa cena przez subskrybentów. Też mam trochę z tym problem, ponieważ customers, czyli ci, którzy muszą już zapłacić,
oni mają mniejszy ten efekt zerowej ceny i to wyszło istotnie w dwóch miastach i mało istotnie w jednym z nich, w Nowym Jorku. Ale w dwóch pozostałych miastach, no to wciąż powiedzmy 1/3 to jest, jedna trzecia efektu nie jest wytłumaczalna w żaden inny sposób, choć znowu tutaj można się obawiać, czy są te same charakterystyki, bo charakterystyki podłoże, jeśli chodzi o długość, jeśli chodzi o długość, są zupełnie inne. No tak, tutaj chciałbym to... No to nie jest to... To nie jest idealne, tak, i mam nadzieję, że i tak te Robustness Checks, mam nadzieję, że coś tutaj pomogą. I czy mało istotna jest łatwość znalezienia parkingu? To jest sprawa przewidywalności i wydawało mi się, że dobrze można zbadać przewidywalność przez łatwość znalezienia parkingu. Być może tę przewidywalność łatwiej zbadać bezpośrednio, czyli nie jest tak, że wiemy, że będzie musiał przejść 50 metrów ten konsument, tylko w jednym przypadku dać mu od na przykład 100 metrów do 150 metrów, a w drugim od 50 do 200 metrów. Tak, to nad tym się zastanowię, bo to jest bardzo istotna część badań. Tak, to atrybuty. Łukasz, ja próbowałam dodać jeszcze jedno pytanie, które się u nas pojawiło, a mianowicie to jest pytanie o to, czy znasz może badania, które wyjaśniałyby albo które wyjaśniły, dlaczego bezstacyjne rowery w Warszawie się nie przyjęły? I to jest chyba jedno z ostatnich pytań, które zostało tutaj zadane. Także jak mógłbyś się do niego odnieść, może akurat znasz takie badania, to byłoby super. Badań nie znam, bo nie ma jakoś bardzo dużo badań na temat bezstacyjności ogólnie i to też było trochę za małe. Ale mogę powiedzieć anegdotycznie, że były przy Wydziale Nauk Ekonomicznych stały zimą pewnego roku dwa pomarańczowe rowery i to one stały w dobrym miejscu, bo stały jak się szło od metla do wydziału, a i tak nikt z nich nie korzystał. Po pierwsze, one miały bardzo dziwne opony. A po drugie, wydaje mi się, że jeśli ktoś ma więcej niż 140 cm wzrostu, to bardzo trudno byłoby z nich korzystać, bo były tak mikroskopijne. Badania natomiast bezstacyjne rowery były powszechne w Chinach. I te cmentarzyska rowerów, które pojawiały się jakiś czas temu w mediach, no to było przeinwestowanie, tak? Pojawiło się bardzo dużo takich firm, które wykorzystywały za darmo przestrzeń miejską. No zaśmieciły te miasta, firmy upadły, bo za mało osób korzystało z tych rowerów. Może dlatego, że Chiny jako kraj taki dorabiający się mają ten sam problem, co Polska, że każdy musi mieć swój samochód i rowery już nie są takie fajne, jak przecież to jest symbol Chin przez lata. Potem upadły te firmy, nikt tego nie sprzątał i musiały wkroczyć miasta, żeby je pozbierać, no i niestety, żeby je wyrzucić, przetopić, bo już na dużo się nie nadawały. Więc możliwe, że to jest jakiś pomysł w Warszawie, choć trzeba pamiętać, że no to Veturilla jest bardzo konkurencyjne cenowo, więc tutaj ta konkurencja może być trudna. No jest bardzo konkurencyjne cenowo, bo w Stanach Zjednoczonych mówiliśmy tam o większej cenie, tam 10-krotnie większej cenie
za przekraczenie granicy, mimo tego, że Stany Zjednoczone, choć jest tam większy dochód, szczególnie w Nowym Jorku, to on nie jest 10 razy większy niż w Warszawie. Łukasz, wielkie dzięki. Chciałam też podziękować naszym dzisiejszym gościom, którzy komentowali badanie Łukasza i naszym widzom, w szczególności tym, którzy wzięli aktywny udział w dyskusji. Mnie nie pozostaje już chyba nic więcej niż życzyć Państwu dobrego wieczoru.